Dzień doberek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, zaczynamy Mikołajki! Moto Mikołajki!
uwaga, bo tu wszyscy już się rozjeżdżają, a my nie zdążyliśmy powiedzieć, o co chodzi. Moto Mikołaje przyjechały do domów dziecka w Łodzi, akurat do trzech. My jesteśmy właśnie pod dołem dziecka numer 2 i przywieźliśmy tutaj prezenty. Ten samochód szeryfa, który widzieliście, miał w bagażniku prezenty dla wszystkich dzieci i tutaj musieli przed Mikołajem powiedzieć wierszek, zaśpiewać piosenkę. No, standardowa formułka, coś za coś, tak? Czy byli grzeczni, czy byli niegrzeczni, a ci wszyscy groźni motocykliści w koło przystrojeni, także po prostu no, w ogóle cała parada. Nie doszukujcie się tutaj składni rewelacyjnej. Teraz powiem nagle o paradzie, bo było przewspaniale, przypomniała mi się Łeba i było bardzo, bardzo sympatycznie. I wszyscy wytrąbiwali. I nasz motor oczywiście dzielnie dał radę. Już na wszystkich paradach będzie po prostu królem parad. No bo jego nie przystroiliśmy. Tak. No właśnie. Były fajne pomysły różne zrealizowane. Musimy nas w przyszły rok, meldujemy się. I to są nasze pierwsze Mikołajki. Moto Mikołaj. Mamy w tym sezonie zimowym motocykl. Moto Mikołaje. Uwielbiam takie akcje, zatrzymaliśmy się, bo poprosiłam Rafała, żeby szybko stanął, bo zobaczyłam ulicę Świąteczną i muszę mieć zdjęcie, kocham Cię, dziękuję. Podjechaliśmy już pod nasze dzisiejsze lokum, nocowaliśmy u Mateusza i teraz jeszcze będziemy z nim spędzać dzisiejsze Mikołajki. Motorek się spisał przecudownie, pogoda jest idealna. Jest grudzień, przypominam, 6 grudnia, Mikołajki. Jest takie piękne słońce i jest tak przyjemnie ciepło, że ja nagrywałam po drodze bez rękawiczki z otwartą szybką. Inni przybrali swoje motocykle za renifery, my dzisiaj mamy skuter śnieżny. Ale fryzury! Dzisiaj no ale jestem z nas dumny, poza tym taka jazda w tłumie, w dużym mieście jednak bez odgrodzenia pasów ruchu jest dość trudna, no. Także nic. Cała organizacja inna. Już jechać jeszcze na to! Happy Merry Christmas! Hej! Powracamy do domu, co złego to nie my. Już jesteśmy zapakowani, ale ukryliśmy wszystko pod czerwonymi płachtami. Teraz zapakujemy kufry i śmigamy do domciu.
ja coś tutaj w torbie. Ale musimy się rozgrzać najpierw i zaraz wpadamy do babci, bo to jej sprawka. Dzień dobry. Już, właśnie, ale muszę uwiecznić ten rosołek po takiej drodze mroźnej, grudniowej. Tak tu paruje pięknie. Czujemy porosołkową błogość, ale nadal jesteśmy jeszcze przemarznięci, więc zrobiłam nam herbatkę. Wskoczyliśmy pod kołderkę prosto, tam sobie naszykowałam laptopa i będę zaraz publikować vloga, bo dzisiaj byliśmy poza domem, więc mamy małe opóźnienie, ale vlog jest zmontowany. Ta kołdra nas wciągnęła i to tak na dobre 2 godzinki. Nabieramy mocy, Rafał właśnie zbiera się do rodziców, ja zrobiłam sobie przekąskę w postaci tosta. Tam jest w środku tost. Zwykle używam do tego jednego jajka, teraz dałam 2, bo miały być 2 tosty. Zmieniłam koncepcję kolacji i wylałam 2 jajka na 1 tosta i tak oto powstał ten oto niezidentyfikowany obiekt. A na kolację będą pierogi świąteczne z suszonymi świąglami i kaszą. Jestem bardzo ciekawa tego smaku. Znalazłam je w Lidlu. No pyszne są te pierogi. Trudno opisać smak. Przypominają troszeczkę jakieś racuszki z owocami. Nie są jakieś mega słodkie. Bardzo takie nietypowe i warto spróbować. Wczoraj nie zdążyłam dokładnie pokazać prezentu od moich rodziców na Mikołajki. To jest figurka czekoladowa, a w zasadzie kilka figurek w jednej, bo są ogromne, przepiękne sanie, w których siedzi Mikołaj. Tutaj jest napis Wesołych Świąt, który tak naprawdę mógłby być osobną połówką tabliczki czekolady. Tutaj 2 wielkie takie szyszki ozdobienia, orzechy to są. Tutaj gwiazda betlejemska i cała ta podstawka jest takiej grubej czekolady. Coś przepięknego. Jeszcze z drugiej strony te sanie są tak ładnie ośnieżone. I jeszcze są takie 3 bombeczki, też takie przypruszone śniegiem. Wygląda to przepięknie. Boję się z tym gdziekolwiek przemieszczać, więc zaraz znajdziemy jakieś godne miejsce i myślę, że cały vlogmas nie będziemy zaglądać tak do środka przez folię, żeby nic się nie uszkodziło i myślę, że może na święta się dobierzemy do tego, chociaż no tak mi szkoda, bo jest takie piękne, że mogłoby stać. Sprawdzałam datę ważności, ma długą, ale nawet no co, jakby później stało, to nie chcę, żeby się zniszczyło, to już lepiej zjeść taką pyszną czekoladę. Teraz uwaga, bo to będzie ryzykowne. Ciężki jest ten zestaw, a jak pachnie, to przez folię czuję. Uwaga, bo chciałam tutaj zajrzeć i Wam wyostrzyć, bo zauważyłam, że to jest tej samej firmy, co kiedyś miałam taką filiżankę całą z czekolady, R albo P Dybalski z Łodzi i miałam taką filiżankę z łyżeczką, wszystko było zrobione z czekolady, czyli takie cudowne rzeczy tworzą, ale ciężka, naprawdę. A skoro jesteśmy przy mikołajkowych prezentach, to taki oto gościu dzisiaj z nami zamieszkał, bo właśnie on był w torbie od babci. Taki upominek przepięknie się tutaj prezentuje. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że to będzie jego miejscowa. No i zdaje się, że mój dziadek gdzieś tam z góry również chciał się dorzucić do prezentu, bo teraz jak parkowaliśmy w garażu, a w ogóle mam turban, bo sobie naolejowałam włosy, bo po tym chlorze i w ogóle to się przyda. W garażu rzuciła mi się w oczy gwiazda. Tuż za motocyklem stała przez całe lato, odkąd tam parkujemy. I kiedyś tam mi mignęła, ale teraz rzeczywiście w Mikołajki taki prezent znaleziony. Gwiazda betlejemska, którą kiedyś mój dziadek, no jeszcze wiele lat temu, wieszał przy wejściu, to chyba było w przedpokoju babci. Kojarzy mi się, że gdzieś to było w domu, prawdopodobnie właśnie tam. Starałam się to wyczyścić z pajęczyn, ale widzę, że jeszcze jednak troszeczkę muszę to poprawić. Jestem ciekawa, czy te lampki w ogóle działają, czy będzie trzeba je wymienić. W każdym razie nawet bez lampek prezentuje się ta ozdoba konkretnie. Wow! Działa! Ale tak! Jakim cudem w ogóle, jak one tak długo leżały w garażu. Wow! Siema! Siema! Wesołych Mikołajek, proszę bardzo! Wróciliśmy do domu po motomikołajach i przyznam szczerze, że trochę przysnęliśmy, padliśmy, bo już byliśmy naprawdę zmęczeni, ale dzisiaj z mamą umówiłem się na pieczenie ciastek, także do dzieła. Właśnie przyjechałem do rodziców i będziemy piec pyszne, świąteczne ciastka. Thank you.
rozrywką filmów Śnieżną noc w tle obejrzałam, wysprzątałam chatę i teraz oglądam, jaka jest czysta. W tym czasie przed chwilką wpadł Rafał z ciasteczkami. Czy wy widzicie ten napis? Moje imię wykonane z ciasteczek takich, to są chyba kruche, nie? Tak pachną pięknie, jakimś masełkiem dobrym. Więc robię herbatkę i wcinamy. A ty już próbowałeś? Co tu jeszcze jest poza literkami? Bo literki widziałam na wierzchu. Ciastek! Ciastki! Jej, mogę tak sobie pooglądać. Różne kształty mają. Reniferek! Dzień dobry. O Jezu, jaki majuski. Literka A. Tak. Gwiazdeczka. Tak. O Jezu, betlejemska. No. Wow. Ale numer teraz Rafał mi powiedział, że gwiazda betlejemska to jest... Boże, gardło mi wysiada. To jest jego dzieło, tak w zasadzie z dwóch foremek. Gwiazdki i uwaga, uwaga. Rybki. Czat, wyszło bosko. Szanowni Państwo, resztkę głosów wykorzystam na zrelacjonowanie zawartości dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Przypominam, że wczoraj nas nie było i muszę sobie to tak zrobić, niestety. Tutaj nam się wszystko posypało. Więc mamy dwa okienka do otwarcia, tylko że no nie gwarantuję, że w tych okienkach konkretnie coś będzie. Musimy się tym zająć. O właśnie, ale dzisiaj trafił się, wczoraj właściwie, Mikołaj, tuż przed Mikołajkami, pierniczek z pierniczki z domowej fabryczki, przepiękny jak zawsze, każdy detal zaznaczony, a 6 grudnia, uwaga, uwaga, chyba po prostu zrobimy tak i wylosujemy, uwaga. Dzisiaj mamy bombkę, no to myślę, że czas już przywozić do domu choinkę. Zaraz wyjmiemy też czekoladki, piąteczkę i szósteczkę. Zajrzymy też do kalendarza adwentowego z herbatkami. Tutaj mamy piątkę. I to będzie. Dzisiaj jesteśmy bardzo herbatkowi. Ceylon, czyli jedna czarna herbatka, a druga będzie za 6, również czarna. I mamy tutaj Gold Tea. I w tym kalendarzu na te dni przysługują te same herbatki, także zaraz sobie odboje wypijemy. No i sprawdźmy jeszcze, czy przypadkiem nie zostaliśmy milionerami. Tak myślę, że może wcześniej jak grosikiem zdrapywaliśmy, to tak nieśmiało, nie przyciągaliśmy tej kasy, a teraz złotówką. Zaszalejmy. 25 zł. No spoko, bo to by się już drapka zwróciła idealnie. Jest prezent! Wygraliśmy 25 zł. Tak? Lol! Ale co ty? Ej, to teraz czekajcie, wow, ja piątką będę zdrapywał. Może 20? Naprawdę? Tak! No, wow, kalendarz. Nie wierzę w to. Ile kosztował? Więc ten zakup miał sens w tym roku. Czekajcie, teraz... O, sypnę kasą, jak już jestem wyleciała. Taka bogata. Dobra. I piąteczką spróbujemy 6 złapać. No dobra, jak ci się udało. Ale fajnie. No to zwrócił nam się kalendarz. A teraz by nam się bardziej jeszcze zwrócił, bo 6 jest milion do wygrania. I akurat właśnie trzeba prezencik mieć. Ale tym razem łyżwę. No dobrze, może jeszcze coś wygramy w tym kalendarzu. Teraz wypożyczalnie nieczynne w większości miejsca. Tak. Lol, wygraliśmy 25 zł. Znaczy, wygraliśmy 0, wyszliśmy na 0. No tak. Wow. Dzisiaj na Instagramie spytaliśmy, jak wy spędzaliście Mikołajki. Tutaj nasza relacja z Moto Mikołajek i zdjęcie. I kolejne zdjęcie. Całe albumy. Kasia dzisiaj ubrała choinkę. Sporo osób właśnie słyszę często, że taką mają tradycję, że w Mikołajki. Tutaj od Natalii kawka chyba jakaś, albo jakaś gorąca czekolada. Coś tam przykrywa, bita śmietana. Tutaj coś grubszego chyba, bo nam się ładuje. A pierniczki tutaj, wypieki u mamy Smurfa i Smurfetki. Aszen moment, jest Mikołaj, no obowiązkowo musi być Mikołaj czekoladowy. Justyna obejrzała listy do M3 w takich pięknych okolicznościach. Asia oglądała filmy i bajki świąteczne. Cudownie jest zrobić sobie taki dzień, tak obstawiam, żeby tak sobie pooglądać. A domowe love zaczęli Mikołajki z takim pięknym widokiem górskim. Ale mi tu Mika szybko. Kamek z drineczkiem i serialem świątecznym. Ciekawe jakim, proszę napisać, bo czy polecacie coś. Katinia tutaj przy kominku. Czy to czekajcie, ja tu mogę cofać przecież. Bo zawsze nagrywam relacje z telefonu, a teraz na kompie włączyłam. Jest świecuska. I jakiś kominek taki fajny albo coś. A Artur chyba też dzisiaj ubrał choinkę, bo wcześniej choinki nie podsyłał, a dzisiaj pięknie się tu prezentuje. A u Natki dwie kawki obstawiam. U nich to na pewno kawki pod kocykiem, choineczka już gotowa. A Andromeda Books dzisiaj, no pod choinką tak się kojarzy, te zabawki leżą często, bawiła się z kuzynką.
Naprawdę mi głosu momentami nie starcza, więc kończymy już vloga. Przy okazji zapraszamy na naszego Instagrama. Zrobiło się już bardzo świątecznie. Codziennie wskakują vlogmasowe zadania. Zaraz wrzucimy takie na kolejny dzień i uciekamy montować vloga dzisiejszego. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, obserwowania nas na Instagramie. I jak zawsze, do zobaczenia jutro!